Tak, zjeżdżajmy, Karol, na kompanii. Na razie, cześć. Na kompanii działanie. Doprowadzimy się trochę do porządku. Proszę, my już ogarnięci, świezi. Ja biorę naczynia jeszcze, nabrałem dwie bańki już wody, biorę naczynia, biorę płyn i depczemy. No powieś, żeby se, a i depczemy. Kurczę, gorąco, 28-29 stopni wchodzi, a jeszcze nawet w Hiszpanii nie jesteśmy. Może tam być cieplej, choć niekoniecznie, tak? Idziemy szybko umyć naczynia i lecimy dalej. 30 minut takiej rzeźkości, zdobycie rzeźkości i świeżości. Teraz do drugiej 30 możemy deptać. Dobra, no i mamy, ziomeczki. Nic nie zostało na... tam na tym. Dobra. Zadowoleni, że chłodnia pojechała? Tak. Dobra, my też zadowoleni, bo jesteśmy czyści. Dawaj trochę schłodź kabinę, żeby się nie spocić mocno. Jest tam otwarty u ciebie kartki, tu otwarta. Proszę, 5 skibeczek sobie tam pracuje. To chyba T7 był. I też nawodnienie. Także Francuzi coś robią. W tych góralskich lasach opalamy się. Ostatnie bramki we Francji, zaraz witaj Espania. 7,5 tony, 50 na godzinę, trochę góreczki było. Tutaj przed Irunę, Iruną. Irunem? Iruną? Nie wiem, o, tam kontrola z tamtej, z tej strony autostrady. Ale tylko osobówki kontrolują. Turystów, czy są turyści, czy nie ma turystów. Tak, i ogień poszedł. Dobrze wybrałeś, dobrze. A i tutaj są. Jest wojsko też, wojsko. Nie ma żartów. No i co jest tu? Nie ma żartów, wam powiem. Mogą nawet nas zatrzymać. Czy myślisz, że nie zrobią tego? Każą mi jechać. Idź, rynówka. Macha tam. Na suwak, tak? Tak, na suwak. Tutaj cię puszcza, tak? Dafik cię puszcza, a tutaj ostro ich jest dużo. Jest, patrz, jest ten. Jest jakaś... jakaś służba ostra. I tutaj tak, kontrola. Nie wiem, z bronią ostrą. To Hiszpanie stali, co? Tak, i już jesteśmy na... O, tam się też można tankować, gdzieś tu przy autostradzie na Irunie się zjeżdża. Ale pojedziemy dalej. Będziemy tankować, czy nie? Nie. Jak nie ma zakazu, to ogień i poszedł pod górę. Proszę. Ile do celu, Karol, zostało? Nie wiem, bo coś źle prowadzi, ale coś z 600 km. Aha, no to dobra, no to mi chodzi, no to dojedziemy do celu, pod samą rampę. To zaraz ci powiem. 597. Dobra, tak, zmieniamy się. O, znowu się przychyliło i leci. Dobra. Dobra, nic nie szkodzi, pełno nalałem. Widzę, że do kapci się nalewa, to nic. Zmieniłeś, tak? Zmienił kartę i poszedł. Nie wiem, gdzie poszedł, kurczę, zobaczcie. Stawić go? Co? Może nie. Trzeba szybko zmieniać. Ogień. No i co, po krawężniczkach? Co? No pewnie tak. Pusta przyczepa, to tam coś tam. Ale ja nie chciałbym po krawężniczkach. Nie no, będę musiał chyba. Albo mu rozwalić lusterko. Kurczę, troszkę drasne, wiesz? Można było trochę więcej, to by nie ten.
to by nie, wiesz, to by nie skakało tak, bo tam był trochę, z drugiej strony jest. No, z drugiej strony jest. Ale lory nie ma żadnej. Nie. A z tej strony wszystko zawalone. No, jeszcze trochę i nie będzie zawalone, jeszcze tam ze 100 km będą parkingi, nie będzie miejsca. Ja zmniejszę na 26, skoro ty masz 27. Co, jakąś przekąskę dawaj. Nie, było 27. Mieszanka bakaliowa może być. Z góry jechałem, tak. Mieszanka teraz będzie idealna, a później jeszcze jakaś kolacyjka delikatna i spać. Widzicie, widzowie, powoli zaczyna się robić szaróweczka. Jakoś ten dzionek od rozładunku, który był w nocy nad ranem, było ciemno po prostu. Przetwarza się, przerabia się, przechodzi od ranka po południe, aż po wieczór i noc. Karol już jest znużony, zaraz może zaśnie, a wychodzi na to, że jeszcze będzie musiał jechać. AWR za kierownicą czuje się całkiem nieźle. Dobra, jakoś wysikamy się jakoś, ogarniemy się. Będziemy cisnąć. Ciach, ciach. To co, zrobisz mi teraz herbatę? Wodę musieliśmy jeszcze wyciągnąć na herbatkę. Sobie nie. Jak będziesz spał, to po co? Dobrze, że zrobiliśmy tą prowizorkę, ty zrobiłeś, bo byśmy się ugotowali dzisiaj jeszcze, już by, dzisiaj byśmy się gotowali. Przy 29 nawet na 30 wchodziło. 100% byśmy się gotowali. No i jutro musimy sprawdzić, bo coś przy odpalaniu, co się pojawia? Postojowe, tak? Postojowe, ale tam nie jedno jest. No to się ogarnie jutro, dobra. Siemanko, mordeczki, z rana. Ja śpię już jakieś 7-8 godzin. Karol kierował jeszcze, też tam przyspał się. Trzymaj, Karol. Przywitaj się z widzami, powiedz, gdzie stoimy. Gdzie stoimy? Na granicy portugalsko-hiszpańskiej. Dokładnie. I zaraz trzeba wstawać. Dobra, zobaczmy. O, zobaczmy, jak tu Karol, jak ta granica wygląda, jak tu Karol zaparkował. Gdzie ja jestem? Tak, o, cofnąłeś pod ten. O, tam jakaś policja. Kontrola pewnie. Tutaj też policja nacjonale. Rześko jest. Fajnie. Zobaczę, czy założył kłódkę, bo nie była założona, jak jechaliśmy. Jest. Jest kłódka. Andrzej coś zaczął ćwiczyć w końcu. W trasie. Na razie delikatna rozgrzeweczka, także wyjazd, wyjazd, bum!
mordeczki, ja sobie tutaj trochę trenuję, a Karol robi śniadanko. Coś tam robi, nie? Ale zobaczycie już efekt finalny.